Cześć wszystkim, tu Emil, witajcie na naszym kanale, gdzie opowiadamy o życiu i podróżach po Japonii. Mam nadzieję, że spędzacie fajnie weekend. Ja z Aiko siedzimy w domu. Generalnie troszeczkę musimy się podleczyć po ostatnim wyjeździe do Korei Północnej, bo jesteśmy bardzo zmęczeni. Poza tym bardzo zła jest teraz pogoda w Japonii. I dzisiaj będzie taki pogodowy odcinek, ponieważ jadę do Polski już za kilka dni i teraz pojawia się pytanie. Czy pojadę do Polski? Bo wygląda to, że chyba nie pojadę do Polski z powodu kolejnego tajfunu, który zbliża się do Japonii. I to wcale nie będzie taki zwykły tajfun, tylko naprawdę coś dużego. A tak na serio, w tym roku naprawdę mam jakiegoś pecha, jeśli chodzi o tajfuny, ponieważ już kilka razy mieliśmy sytuację, gdy mieliśmy lecieć gdzieś samolotem, pojawiała się informacja o zbliżającym się tajfunie, który mógł zagrozić naszemu lotowi. I wygląda na to, że we wtorek, 4 września, nie polecę do Polski. Jest to bardzo prawdopodobne, że nie polecę do Polski, gdyż teraz zbliża się do Japonii gigantyczny tajfun. Tajfun numer 21. I żeby nie być gołosłownym, że tu panikuję, że coś. Według japońskiej agencji meteorologicznej jest to największy od 25 lat tajfun, który uderzy w Japonię. Tak. I na mapie wygląda rzeczywiście przerażająco, bo jest strasznie duży ten tajfun. I jak uderzy w Japonię, to z map wynika, że zajmie prawie połowę jej powierzchni, naprawdę jest gigantyczny i wygląda na to, że także w jego zasięgu znajdzie się lotnisko Haneda, z którego będę leciał do Polski. Słuchajcie, tajfuny to nie przelewki. W tym roku już było 21 tajfunów w Japonii i to jest naprawdę bardzo duża liczba. Normalnie jest i troszeczkę mniej. Jeśli porównamy statystyki z zeszłym rokiem, to właśnie w tym okresie, przełom sierpnia i września, był dopiero 17 tajfun, a teraz mamy 21 tajfun w tym roku, w tym sezonie. Sezon tajfunów zaczyna się mniej więcej od lipca. Od lipca jest ich najwięcej i w tym roku jest ich naprawdę, naprawdę dużo. Nawet Japończycy mówią, że to jest już coś niezwykłego, że jest tyle tych tajfunów. Poza tym tajfuny oraz ulewne deszcze spowodowały już wiele naprawdę zniszczeń w Japonii w ostatnich miesiącach. Pamiętacie w lipcu, jakie były ulewy pod Hiroshimą? 200 osób zginęło, dziesiątki tysięcy domów uszkodzonych lub totalnie zniszczonych, zalane całe miasteczka. Więc naprawdę w Japonii te tajfuny oraz ulewne deszcze, szczególnie niebezpieczne są te osuwiska ziemne, naprawdę potrafią narobić sporo zniszczeń. Jak jesteście w mieście, na przykład Tokio, to generalnie nie ma problemu, nic wam się nie powinno stać, po prostu w trakcie dużego tajfunu siedźcie w hotelu lub nie łaźcie po prostu za bardzo po ulicy, bo może rzeczywiście można czymś oberwać. Ale jak jesteście gdzieś na wsi, na prowincji, gdzieś pojedziecie dalej, to faktycznie musicie się mieć na baczności. Uważajcie na siebie, sprawdzajcie prognozę pogody, jak jedziecie do Japonii i jak jesteście w Japonii. Ponieważ rzeczywiście, gdy uderzy mocny tajfun, musicie być na to przygotowani i nie planujcie sobie wtedy gdzieś wycieczki i gdzieś jakiegoś zwiedzania, bo naprawdę może się to skończyć tragicznie. To nie są żarty. I w tym roku tajfuny już kilka razy nam narobiły niezłego stracha. Pierwszy raz w lipcu, jak wracaliśmy z Tajwanu, to akurat nadchodził tajfun nad Tajwan i naprawdę zdążyliśmy na samolot na szczęście, ale gdyby ten samolot odlatywał kilka godzin później, to już by się znalazł w zasięgu tego tajfunu i prawdopodobnie byśmy nie wrócili wtedy do Japonii tak szybko. Potem pod koniec lipca mieliśmy jechać na krótką wycieczkę dwudniową w okolice Kyoto w tamtym regionie. Nie polecieliśmy, ponieważ nasza wycieczka została odwołana z powodu tajfunu, który akurat uderzył w ten region. Więc nie polecieliśmy, zyskaliśmy pieniądze na szczęście. Potem, jak leciliśmy do Korei Północnej w sierpniu, to także mieliśmy bardzo dużo stresu. Przez cały tydzień po prostu patrzyliśmy na prognozę pogody, gdyż ten tajfun, który zbliżał się do Japonii, akurat miał uderzyć w Tokio, wtedy kiedy mamy samolot do Chin. I wiecie, to był dla mnie duży problem, bo gdyby nie poleciał tym samolotem, to mógłbym się spóźnić nawet na pociąg do Korei Północnej. Tym bardziej problem był taki, że nie było wolnych miejsc w kolejnych lotach na następne dni, gdyż był to okres obonu w Japonii, czyli święta zmarłych i wtedy wszyscy podróżują w Japonii i za granicę, więc wszystkie samoloty są obładowane totalnie. Więc generalnie mogłem utknąć w Japonii. Na szczęście udało się i polecieliśmy, ale naprawdę mieliśmy z tego powodu bardzo dużo nerwów. No i teraz kolejny tajfun, tajfun numer 21, przez który prawdopodobnie nie polecę w terminie do Polski.
No zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że jakby coś tam po prostu przebukują bilet na kolejny dzień, bo tak zazwyczaj to wygląda, gdy lot zostanie odwołany z powodu tajfunu, no to wam szukają jakiegoś kolejnego lotu na następny dzień. Musicie być na to przygotowani, gdy lecicie do Japonii w wakacje, czyli lipiec, sierpień, wrzesień i czasem październik. Musicie być przygotowani na to, że może być tajfun, wasz lot powrotny do Polski może zostać odwołany. Więc po prostu miejcie to na uwadze, gdy planujecie swój pobyt w Japonii w tym okresie. A co będziemy robić tym razem w Polsce? Ja lecę pierwszy do Polski, Aiko przyleci za tydzień po mnie. No i trochę spędzimy czasu w Warszawie, potem pojedziemy do Krakowa. Jedziemy także na wesele naszych znajomych pod Kielce, więc to będzie pierwszy raz, gdy Aiko będzie na polskim weselu. Mam nadzieję, że się spodoba. Chciałem jej coś takiego pokazać, więc jest okazja. Natomiast potem pojedziemy do Anglii na tydzień. Aiko wymarzyła sobie wycieczkę do Anglii. Ostatnio Aiko oglądała takie anime Maho no Tsukai no Yome i tam pojawiała się taka angielska wioska, która jej się strasznie spodobała i postanowiła tam pojechać, więc wybierzemy tam nagrać jakiś materiał. Poza tym pojedziemy także do północnej Walii, do parku narodowego Snowdonia. Tak, Snowdonia. Aiko mi dobrze podpowiada. Nie Snowden, tylko Snowdonia. Więc także dla mnie to będzie coś ciekawego, ponieważ nigdy nie byłem jeszcze w tym regionie, a krajobrazy wyglądają naprawdę przepięknie. W każdym razie, jak zwykle, będzie to dość intensywny miesiąc. Mam nadzieję, że będzie okazja gdzieś tam z wami po drodze spotkać. Będę organizował spotkania z patronami. Może się uda zorganizować jakieś slajdowisko Korei Północnej, ale prawdę mówiąc nie wiem, taki okres trochę dość słaby, ponieważ wiele uniwersytetów akurat wtedy wiadomo nie ma zajęć. Więc też nie bardzo jest z organizacją, dobrze, nie miałem żadnych ofert, nie udało się nic zorganizować, więc nie wiem, czy będzie takie spotkanie. Jak coś będzie, to będę was informował. Obserwujcie nasze Instagramy, będziemy wam dawać znać, gdzie jesteśmy. Może gdzieś tam po drodze będzie okazja się zobaczyć, na przykład w Krakowie czy w Warszawie, a może także w Anglii. Więc po prostu obserwujcie nas na naszych social media i może tam coś się pojawi. Także zajrzyjcie na naszą grupę na Facebooku, Towarzysze Podróży Aiko i Emila, tam także będziemy was informować, jeśli akurat będziemy organizowali jakieś spotkanie otwarte lub gdzieś będziemy i coś się będzie działo, więc serdecznie zapraszam do zajrzenia do naszej grupy. W trakcie naszego pobytu w Polsce będę nagrywał po japońsku z Aiko. Chcielibyśmy nagrać te vlogi z Polski w taki sposób, żeby jakiś Japończyk mógł to obejrzeć, więc one będą całkowicie po japońsku. Może tam jakieś wstawki po polsku będą. Chodzi o to, żeby tam w jakiś sposób także promować Polskę na YouTubie, więc jakiś Japończyk może będzie szukał informacji o Warszawie lub Krakowie, no to może znajdzie nasze odcinki, może mu się to przyda, więc proszę o wyrozumiałość, jeśli nagle się pojawi za dużo vlogów po japońsku, ale taki mamy pomysł, żeby w jakiś sposób próbować promować także Polskę wśród Japończyków. Natomiast spotkam się pewnie także z kilkoma moimi znajomymi twórcami w Polsce. Może coś się uda z nimi nagrać. Mam także dużo różnych smakołyków z Korei Północnej i szukam innych youtuberów, którzy by chcieli przetestować razem ze mną smakołyki prosto z Korei Północnej, więc jeśli kogoś znacie, to dajcie mi znać w komentarzach albo napiszcie do tych twórców, jeśli uważacie, że powinniśmy się spotkać i nagrać coś wspólnie. Szczególnie chodzi mi o osoby, które zajmują się testowaniem jedzenia, fast foodów, chipsów, chrupków i innych takich rzeczy. Mam także wino z Korei Północnej oraz piwo z Korei Północnej. I także szukam kogoś, z kim mógłbym skonsumować i przetestować i zrecenzować te północno-koreańskie delikatesy, więc jeśli kogoś znacie, dajcie mi znać. Natomiast po powrocie do Japonii w październiku mam sporo pracy, prowadzone dwie wycieczki prywatne, więc może trochę mniej materiałów wtedy. Natomiast na jesieni, ponieważ nie mam aż tak dużo pracy, wezmę się na pełen etat do pracy nad moim przewodnikiem po Japonii. Jest to mój projekt, który chciałbym zrealizować. Jak wiecie, napisałem już kiedyś przewodnik po Korei Północnej, teraz chcę zrobić przewodnik po Tokio i może kiedyś także po Japonii. Nie będzie to taki zwykły przewodnik, chciałbym, żeby w tym przewodniku były takie praktyczne informacje, czyli jak ktoś ma na przykład 1-2 dni w Tokio, to co powinien zrobić, żeby zobaczyć najwięcej, gdzie zjeść, co zobaczyć. Czyli takie praktyczne porady, jakieś trasy spacerowe, rozplanowany cały dzień zwiedzania. Więc mam zamiar stworzyć taki przewodnik w formacie e-booka,
Będzie on dostępny dla moich patronów. Może w jakimś momencie także zacznę go sprzedawać w moim sklepiku internetowym. Zobaczymy, jak rozrośnie się ten projekt i czy w ogóle będzie zainteresowanie, czy komuś to się przyda. No w każdym razie wydaje mi się, że obecnie brakuje czegoś takiego na rynku i postaram się wypełnić tą lukę. Na razie to tyle ode mnie. Dziękuję za uwagę. Dam wam znać, co z tym tajfunem. Mam nadzieję, że nie będzie jakichś wielkich zniszczeń w Japonii. Trochę mnie martwi, bo on jest naprawdę duży. Duży ten tajfun. Jak on uderzy gdzieś tam w Shikoku, to faktycznie może dokonać spustoszenia i to jednak jest dość niepokojące, więc jeśli ktoś z was jest teraz w Japonii, to uważajcie na siebie, jeśli planujecie wyjazd w najbliższych dniach, sprawdźcie prognozy pogody, uważajcie po prostu, gdzie jedziecie, co robicie, bo z tajfunami nie ma przelewy, tak, nie ma żartów, trzeba sprawdzać tą prognozę pogody. Wiem, że to brzmi dziwnie, jak to powtarzam kilka razy, ale po prostu patrzcie, czy przypadkiem tam, gdzie nie jedziecie, nie zbliża się jakiś wielki tajfun, gdy będziecie w Japonii. Więc bądźcie bezpieczni, cieszcie się tą Japonią i do zobaczenia już wkrótce. Na razie, cześć!